W drugiej części bym chciał Pawła podpytać o to, czego ja nie potrafię policzyć, czyli ile potrzebujemy na to czasu. Nie gadamy o pieniądzach, bo wiadomo, że obydwaj to robimy z powodów świrowatych. Tak. I że to zadziwiające, że doszliśmy do tego momentu, że siedzimy na kadłubie, który będziesz pewnie za chwilę pruł, a ja będę się zastanawiał. Będziemy trochę tak, iskrzy tak, troszeczkę. Tak. Natomiast do tej pory żeśmy nie gadali o pieniądzach i paradoksalnie, bo ja uważam, że to jest w ogóle dobry prognostyk. Zobaczymy, jak będzie w praniu. Ale powiedz mi, bo tak, rozumiem, na weekend majowy się nie wyrobimy. Ale ile mniej więcej, twoim zdaniem, powinien zająć taki proces przezbrojenia łodzi z modelu spalinowego na... Jak się... Przede wszystkim usiądziemy do wirtualnej deski kreślarskiej i jak już będziemy mieli... Co to jest wirtualna deska kreślarska? Znaczy, ty masz po prostu oprogramowanie. Dzisiaj widziałeś fizyczną deskę kreślarską. Widziałem, tak. Byłem dzisiaj w stoczni, gdzie jest normalnie taka prawdziwa, hydraulicznie podtrzymywana deska kreślarska z dużym blatem, absolutnie z prowadnicami do linijki. Niesamowity szał. Chętnie bym to dostał w prezencie, ale niestety nie rozdaję. Mamy po prostu program, gdzie mamy model 3D. I tam sobie wpasujemy wszystkie elementy, które też zwymiarujemy i zaprojektujemy. Aha. Czyli silnik, ten pakiet baterii. Zobaczymy, czy w całości uda nam się je upchnąć. Mi się wydaje, że tak, że upchniemy je jako cały pakiet z ramą aluminiową wszystkim. I jak już to sobie rozmieścimy, to policzymy masy, żeby środek ciężkości jeszcze sobie dopasować, żeby to dobrze pływało, bo wbrew pozorom... Taką masę dopasowujesz już na etapie komputera, prawda? Tak, cały. Czyli dosyć wcześnie. Dosyć wcześnie liczymy masy i muszę się pochwalić tutaj akurat inżynierem, z którym pracuję, który się będzie tym zajmował i jego wirtualne wyliczenia są dosyć precyzyjne, nawet do 5 mm, jeżeli chodzi o później, jak łódź stoi na wodzie. Co byłem zdziwiony, bo różnie to bywa. Bo to jest niesamowite, że to można aż tak dobrze, po prostu, że dzisiaj komputery pozwalają nam na policzenie równowagi łodzi do tego stopnia. A powiedz mi, bo rozumiem, że to jest oprogramowanie, które służy do konstrukcji, czyli to jeszcze nie jest soft, który nam pozwoli na przykład, no nie na wizualizację, ale na jakąś przynajmniej minimalną symulację opływów. Jest dokładka do tego, gdzie można potem taki model wrzucić na, jak on się zachowuje na fali. Okej, okay, dobra. Więc dobra. No teraz moc obliczeniowa tego komputera nas powstrzymuje tak naprawdę od tego, żeby zaprojektować dużo rzeczy. Więc zaczniemy od tego. Jak już to będziemy mieli, to sam proces prucia kadłub. Znając moją niecierpliwość, zanim ty uruchomisz tą moc obliczeniową, to ja już dawno tą łódkę zepchnę na wodę, więc... To jest... Nie no, jesteśmy profesjonalistami. Zrobimy to, a potem będziemy pruć, przymierzać i tak naprawdę to będzie wielka rzeźba, bo używamy czegoś, co było, jest zaprojektowane do silnika zabortowego, a spróbujemy zrobić coś, co skończy się na trochę innym napędzie, bardziej pod elektryczną łódź. Ja jestem umiarkowanie optymistyczny, że to się uda, więc mamy duże szanse. Czy wydaje ci się, że wysokoobrotowy silnik od samochodu elektrycznego, w tym przypadku BMW, czy to może być bariera czy szansa? Dlaczego ty właściwie nie jeździsz samochodem elektrycznym? No właśnie, nie jeżdżę elektrycznym samochodem, gdyż w tej chwili jeżdżę pick-upem i jestem wkręcony w tak zwany angielski overlanding, czyli jazda z dzieciakami tam, gdzie się nie da dojechać i rozbijanie. Wrują te biedne sarny tymi kurwa kołami. Tak, a dziki jak się boją, nie? W każdym razie w tej chwili jestem wkręcony w to, żeby gdzieś pojechać do lasu i trochę posiedzieć w naturze. Polecam. Bardzo polecam, zwłaszcza tutaj, gdzie na Pomorskim mamy i Kaszuby, gdzie mamy i górki, i jeziora, i morze. Fajny teren, żeby się pobawić i też pojeździć i spędzić dobrze czas. Nie zmienia faktu, że do tej pory elektryki samochody mnie aż tak nie jarały. To się... Musisz przejechać do Tatomowa. No, muszę się przejechać, po prostu. Nie zmienia faktu, że obserwuję. Aha. Bardzo, bardzo uważnie obserwuję, co się dzieje. Musicie wiedzieć, że Paweł ma ciekawą historię, bo dawno, dawno temu zajmowały go bardzo silne samochody. To, że on do dzisiaj nie odkrył elektryka, to oznacza, że po prostu miał za mało okazji, żeby się przejechać. Nieprawda, bo ja nawet byłem, w którymś momencie był pomysł, żeby zrobić do drag racingu elektryka, bo te silniki się idealnie do tego nadają. Czy nie jest tak, że wtedy całe towarzystwo powie, o nie, z nim to się nie chcemy ścigać. Nie, już są filmy, gdzie Teslą bije wszelkiego rodzaju amerykańskie muscle cars. Ja właśnie o tym mówię, że wtedy goście z tych muscle cars powiedzą, nie, no jak jest Tesla, to my nie chcemy. Wiesz co, bo to jest tak, jest technologia i jest serce. Serce mówi
mówi zawsze stary amerykański V8 dla niego. To znaczy, że on jednak niestarannie czyta moje profile. To jest serce, bo jest dźwięk, bo jest historia, bo to są takie prawdziwe samochody. Ropa od ruskich. Tak, ropa od ruskich. Oleje od ruskich. Dokładnie. A jeżeli chodzi o technologię, to, no, to już wszystkie firmy pokazują, że elektryki mogą i mogą bardzo dobrze i sprawnie działać. Więc nie ma co się opierać, trzeba iść i to zrobić po prostu. Paweł, czy akumulator od BMW i3 to jest dla ciebie wyzwanie czy zagrożenie? Zwłaszcza na wodzie, no bo my obydwaj jednak bawimy się w dużą wodę, ta woda ona nie wybacza. Sam akumulator nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest no, ten wysoki woltaż jednak, nie? 400 V, który będziemy musieli się zaopiekować tak, żeby się nic nie stało na łodzi aluminiowej, która przenosi aluminium, przenosi. Więc musimy, dobrym przewodnikiem prądu jest, więc odizolujemy to odpowiednio. Ale muszę cię zaskoczyć. Robiłem jakieś tam elementy aluminium do łodzi, która jest też w pełni elektryczna, miała 100 kW silnik elektryczny i udało się to odizolować. Aha. I nie ma problemu. Bo tak samo w laminatach karbon, tak? Czyli też jest przewodnikiem, więc tak? To też trzeba odizolować. A to tak. Nie widziałem. No, więc spokojnie, odizolujemy. Nie boję się tego, jeżeli w samochodach to się sprawdza, to na wodzie sprawdzi się też. Dzisiaj mamy 1 marca, nie? Tak. Jak myślisz, kiedy będziemy w stanie nakręcić wideo, na którym będziesz stał za sterem i po prostu będziesz w stanie odpłynąć od pomostu? Ja lubię ciepło, więc chciałbym, żeby to były wakacje, nie? Więc... To znaczy, że jak przyjadę na openera, to wtedy już popływamy? Bo to jest końcówka czerwca. Nie, no bo teraz mówisz, że presji nie wywierasz, a... Nie, no. Na pewno któregoś... Muszę zaplanować wakacje, sami wiecie jak na jest. Na pewno na któregoś openera. No. Tak odpowiem. Teraz wiem, że rozmawiam z konstruktorem. Nie, no trzeba. Jakby... Główne części i główne wyzwania znamy, no. A myślę, że jeszcze 3 razy tyle wyzwań się czai, o których w ogóle nawet w tej chwili nie myślimy. Paweł, bardzo racjonalnie do tego podchodzę, Ty gadasz z klientami, którzy do ciebie przylatują, przyjeżdżają z całego świata, żeby zamawiać u ciebie łódki, o których się później śmiejesz, że na ich widok się ślinią, tak? I przylatują do ciebie ludzie z krajów takich pod względem energetycznym i ekologicznym, znacznie bardziej zaawansowanych niż Polska jest dzisiaj. Tak. To powiedz mi, jak z nimi rozmawiasz, czy, bo oni generalnie już z tobą gadają o łodziach z napędem elektrycznym, tak? No dokładnie. Ale czy oni wtedy mówią o ekonomii takiego pojazdu, czy mówią o tym, że on jest cichy, czy mówią o ekologii? Nawiązuję do tego, bo skończyliśmy z Pawłem wizytę w stoczni, która robi, mi się wydawało, że jestem trochę opływany, jak się okazuje, gówno jestem opływany, a mianowicie zobaczyłem łódkę, która w krajach Beneluxu jest taką łodzią, do której się wsiada w celach rozrywkowo-przyjemnościowych. I uwaga, ona nie ma kabiny, nie? Nie ma. Jak to się nazywa? Sloop. Sloop. Szalupa inaczej. No. Czyli to są takie w kształcie szalupy. No, takie bardzo bym powiedział napompowane, takie bardzo okrągłe łódki, które dzisiaj powoli są wycofywane jako urządzenia przemieszczające się za pomocą silnika spalinowego i wydaje się, że mogłyby być dla nich dobrym rozwiązaniem zastosowanie silnika elektrycznego. Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Pytałeś się mnie o klientów, no którzy właśnie pytają o elektryków, co nimi kieruje. W dużej mierze...